Siema, siema, hej Ozbyki. Jadę z Oskarem właśnie odebrać kłada. 230 kuca. Pakuję się do ciebie. Kask wziąłeś? Mam z tyłu. Masz. Kask. Wszystko masz. Byki, u nas słońce cały czas, cały dzień. No dzisiaj Rebella. Słońce, bo coś odbieramy. Oskar, daleko jeszcze? Nie, niedaleko. Ile to jeszcze kilo osób nam zostało? 600? Coś ty, no. To my jedziemy kupić drugiego? Trzeciego. Trzeciego? Trzeciego. Ale numery. Ty to, z tobą to same niespodzianki. No z tyłu normalnie. Przyczepka podpięta jest i jedziemy. Jedziemy. Dzisiaj, żeby wygodniej busem nie jedziemy, tylko ty. Tak naprawdę to u nas to jak wiosną dzisiaj, co? Czujesz się jak wiosna by była? No, 6 stopni mamy. Tak. No Oskar właśnie poszedł po odbiór kłada. Idę byka nagrać. Jak byku, przebierasz się? Tak, tylko torbę ci zostawię. Odpaliłeś kłada? Tak. Pojedziesz za mną tu nad jezioro. Dobra. Normalnie hamulec wciskasz, przycisk raz sam się odpali, nie? I jedziesz. No dobra. Na drive normalnie z hamulcem. Dobra. Dawno w kasku nie siedziałeś byku. No. Byłoby, nie? Miesiąc czasu. No. Nie no, w domu zakładałem. Zakładałeś w domu, dobra. To odpal mi ten brykę już. Od razu. Bo nie będę umiał odpalić. Uważaj na głowę. Patrz. Telefon tam. Ty fajnie wyglądasz w tym kasku. W Jeepie? No, w Jeepie. Mam wsiadać do samochodu i jechać za Oskarem. Czekajcie, tu lewy, dobra, hamulec. Dalej Oskar, dajesz. Jedziesz, światła zapal. Dobra. Chyba go zdogonię. O, jeszcze nie. O, kurwa. Ale tu hamulce są mocne. Kurde. Przestraszyłem się. Oskar, kierunek. Ciekawe, czy da się dolnąć. Kurwa, bokiem poszła. No, pod 8 dych zasuwa, Oskar. Ale go słychać. Stoi. No i co teraz? Nic, został. Nie wyłączać tu? Nie, nic powiem. Ale coś z tym modułem jest tak nie do końca. Czemu? Bo normalnie jak jechałem na tym oryginalnym module, dawałem gazu, to on się wkręcał na obroty. No. Powoli. A teraz jadę 3000 obrotów, daję mu pełną kitę, a on 7000 jak ten, jak skuter. 7000 tu i wiesz. Odcina. Ale nie napędza się obrotami, chyba że mi się wydaje, chyba że tak powinno być. Fajnie cię słychać, nie? Jak z tym jechałem. Ale wiesz o co chodzi? On? Patrz, chodź. Jest obrotowiec, nie? No i normalnie praca wygląda. Jadę, nie? Tak? Daję do końca na obroty. No bo masz wyższe obroty. No ale i dobrze. Ale on się zapomnie teraz jak automat. Nie, no dobrze. Przejedź się. Dam ci kask. Nie, bez. Kawałek. Nagrywasz? No. Thank you.
Bądź kadru. Nie no, bez glitera jestem. No ale to tutaj, gdzie fajnie leci. Dobra, nie rozgrzamy jeszcze. Tak, ja już go rozgrzałem tobie. Bądź kadru, nagram cię. Pociąg. Stara. No teraz to ich ład hamuje i jedzie i naprawdę jest fajny. Bączek, jedziesz. Bombardier DS i stopy fajne ma. Naduj hamulec. Pieci. No widać. Mam awaryjne nawet. Awaryjki są. Dodatkowy przycisk, który do czegoś mogę, do, na przykład do nitro. Aha. Daj mi jeszcze bączka zrobić jednego. Nagraj mnie. Gdzie się go odpala? O, ty poszła! Wyłącz ma awaryjne. Musisz sprzęg go nacisnąć. No. Korba bokiem wyszła. To będzie pięknie. Czekaj. A może ten? Może ja kraniku nie otworzyłem do końca. A to byś tu nie dojechał. Widzisz? No. A zapal go jeszcze raz. Teraz wciśnij sprzęgło. Właśnie, czy to nie będzie problem z tym modułem, to co ludzie pisali, że się jak się zagrzeje? A gdzie masz stacyjkę? My co, powinniśmy uciekać, a nie zaraz nas tu schaltują. No przecież wyłączyłeś zapłon, mistrzu. Aha, to jak robiłem te. Tak. Git jest! Ale widzisz, ten zapłon jest fajny, bo jak coś się dzieje, to jest pak i już nie ma, nie? A ja nie, ja tu ciałem zrobiłem. Tak. Nadusiłem go. Tak. A tak strzeliłem jakby korwa. No. Zawinę na spały, dobra. Spadamy. Jedź za mną. Jadę za tobą. Oskar, jest git, naprawdę. Super. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.